W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam od kuchni restaurację zwyciężczyni drugiej edycji polskiego Masterchefa. W Młodej Polsce porozmawiamy z Beatą Śniechowską o jej drodze do otwarcia własnej restauracji, o trudnościach, jakie na nią czekały od startu lokalu, a także o jej planach na przyszłość. Oczywiście spróbujemy też kilku dań i zajrzymy w parę zakamarków. Siądźcie wygodnie i przygotujcie przekąski, bo czeka Was prawdziwa uczta. Zaczynamy! Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu. Stoję dokładnie na Placu Solnym i nieprzypadkowo, bo tutaj za mną znajduje się restauracja zwyciężczyni drugiej edycji Masterchefa, czyli Młoda Polska. Jeśli oglądacie ten kanał na bieżąco i regularnie i od dawna, no to wiecie, że takim późnym latem 2020 roku byliśmy tutaj w Młodej Polsce, odwiedziliśmy tę restaurację, spróbowaliśmy kilku dań, bardzo nam smakowało i zawsze miło wspominaliśmy to miejsce. W tym roku postanowiliśmy sobie, że będziemy kręcić więcej takich filmów, jak to czasem nazywamy, reportażowych, w których nie tylko jemy jakieś dania, nie tylko mówimy, jak one smakują, ale też rozmawiamy z szefami kuchni czy właścicielami odpowiadającymi za dany projekt, podpatrujemy, co się dzieje na kuchni i poznajemy historię miejsca i ludzi, którzy za nim stoją. Tak jak na przykład robiliśmy to w dubajskiej Zumie, w poznańskim Hapa Tomame czy w Stole na Szwedzkiej również we Wrocławiu. Dzisiaj właśnie będzie taki materiał, porozmawiamy sobie z Beatą Śniechowską o drodze do Młodej Polski, o tym, co ją inspiruje, jakie ma plany, marzenia. No i oczywiście spróbujemy jej jedzenia, tego nie może zabraknąć. Gwarantuję, że to jedzenie będzie się cały czas przez ten film przewijało. I jeszcze tak zanim zaczniemy, nadmienię tylko, że ten film to jest taka nasza inicjatywa, to my wyszliśmy z propozycją do Beaty Śniechowskiej. Nie ma tutaj żadnej płatnej promocji, nie ma tutaj żadnego sponsoringu. Uznaliśmy po prostu, że taki film może być ciekawy zarówno dla Was, jak i dla nas. Wchodzimy do środka. Materiał nagraliśmy jeszcze w styczniu, planowaliśmy go opublikować 27 lutego, ale ze względu na brutalną inwazję Rosji na Ukrainę postanowiliśmy to przełożyć. Dzisiaj dzielimy się z Wami jednak tym materiałem. Od dłuższego czasu prosiliście, aby go opublikować. Jeśli po jego obejrzeniu postanowicie odwiedzić Młodą Polskę, to koniecznie zamówcie tamtejszy barszcz. Powodów w filmie damy jeszcze mnóstwo, ale teraz dorzucę jeszcze jeden. W marcu cały zysk ze sprzedaży barszczu Młoda Polska przekaże na pomoc ukraińskim uchodźcom. Wcześniej restauracja przekazała na ten sam cel zysk z ostatniego tygodnia lutego. Zacznijmy. Przełomowym momentem, który doprowadził mnie do miejsca, w którym dzisiaj siedzimy, do Młodej Polski, była jednak wygrana w programie Masterchef. To był też dla mnie taki ciężki zawodowy moment, ponieważ akurat obroniłam doktorat. Praca doktorska była z modelowania numerycznego strat ciepła preizolowanych rurociągów ułożonych bezpośrednio w gruncie, czyli wymiana ciepła i bardzo ścisły techniczny temat. Byłam na takim rozdrożu, ale pamiętam taką sytuację w programie, że pod koniec przy jednym z wywiadów zadano mi pytanie: co zrobisz, jak wygrasz ten program, Beata? A ja tak na pewniaka, no tworzę własną restaurację. I pamiętam, jak jury wyczytało moje imię, ja wyskoczyłam, to ja, super, pełna radość. Jak już stanęłam na ziemi, myślę sobie: ups, jako honorowy człowiek muszę otworzyć restaurację. Więc wyjechałam z Wrocławia. Oczywiście skończyłam doktorat i porzuciłam pracę na uczelni. Stażowałam, pracowałam, czerpałam wiedzę od moich guru, szefów kuchni, od restauratorów. Tutaj wróciłam do Wrocławia. Przez 3 lata szefowałam w jednej restauracji. No i mieliśmy w tej restauracji takiego stałego gościa, który bardzo często nas odwiedzał, czy wpadał na jakiegoś tatarka, czy na szocika, znał menu doskonale, no i już był nim trochę tą formułą znudzony i często prosił mnie o jakieś nowe dania spoza karty. Zawsze mu coś szykowałam, wymyślałam i on pewnego dnia przyszedł do mnie i mówi: chodź na Plac Solny, zrobimy razem restaurację. Ja mówię: wiesz co, zobaczę lokal, może ci coś doradzę, co warto byłoby tu zrobić, ale mi jest dobrze, jestem szczęśliwa w tej kuchni, więc nie szukam pracy. Przychodził raz, deptał i wydeptał. Na początku mu powiedziałam: ej, tu jest za mała kuchnia, w ogóle trudny lokal, 3 sale, zrób sobie tutaj kawiarnię, cześć. Cześć, witamy Was w Młodej Polsce, to jest Beatka Szowa Kuchnia, jestem Tomek, pokażemy Wam, jak to u nas w Wrocławiu wygląda. Tomek jest stałym elementem wystroju Młodej Polski, więc zaczynamy od niego. Słabe to było, więc zaczynamy od sali barowej. Jesteśmy teraz w sali barowej, gdzie jest pianino, jest nasz bar, w którym
dzieją się piękne rzeczy. Jest to sala, która zdecydowanie najbardziej żyje. Jest to sala też koktajlowa, gdzie jak już jest kuchnia zamknięta, to dzieją się imprezy no, do samego rana momentami. Jesteśmy w zabytkowej kamienicy Oppenheimu, gdzie są piękne freski. Niektórzy podziwiają freski, niektórzy podziwiają tą ścianę z trunkami. Dla wszystkiego coś dobrego. Chodźcie dalej. Dla każdego coś dobrego. A ja powiedziałam dla wszystkiego coś dobrego. Nieważne, Bartka. No, to są miejsca barowe. Generalnie jest tak, że ludzie często, goście czekają na stolik, kiedy jakby jest full house, ale też przychodzą sobie na drinka i na szoty dobrego destylatu czy o COVID, więc jest to miejsce, które zdecydowanie żyje zawsze. Tu jesteśmy na patio, na tak zwanym patio. Tak przy okazji dla foodiesów szafa do sezonowania, miejsce, gdzie sezonujemy wołowinę. Jest Iza Iskierka i jej szafa. Iza Iskierka, nasza sommelierka. Tak, to moja szafa właśnie. I jej szafa z unikatową selekcją win. No i serce restauracji, czyli kuchnia otwarta. Jest mała, ale dzieją się tam wielkie rzeczy, musicie mi uwierzyć. Tutaj również też są stoliki. Spójrzcie do góry, jaka piękna tafla przeszklona. Generalnie jesteśmy w kamienicy Oppenheimów. Kamienica pełni również funkcję galerii sztuki, więc tam dzieje się jedna z wystaw. Jakby spokojnie na pierwszym piętrze nie ma lumpeksu. Jest to jedna z form sztuki i działalności kamienicy. W ogóle bardzo my kochamy osobiście tą salę, bo Beatka jako szefowa gotuje tutaj, a ja przy tamtym stoliku sobie siedzę i po prostu patrzę, jak działa serwis. Jest takie miejsce dowodzenia trochę dla nas. Chodźcie jeszcze dalej do sali tak zwanej kawiarnianej. To jest nasz kolejny zakątek. Nazywamy ją salą kawiarnianą, ponieważ kiedyś była słynna kawiarnia Soul Cafe, gdzie wkładało się na sznytki i pasty z makrelą, brało kawkę i był cudowny klimat. Ona jest bardziej kameralna, spokojna, ale też dochodzą tu dźwięki pianino i muzyka. Tak, bo co jest ważne, że sala jakby z pianinem jest tam, aczkolwiek pianino jest jakby w głośnikach w całej restauracji, żeby też goście mogli poczuć klimat tego miejsca. A kiedy tu była ta kawiarnia? No to było kilka dobrych lat temu. To było za 8 lat temu. Okej. Więc jesteśmy tutaj, jesteśmy w Młodej Polsce. Istotne jest dla nas też sztuka wokół stołu, wokół talerza. Z naszymi przyjaciółmi z Cudo Grupy Projektowej stworzyliśmy od podstaw ten wystrój. No ja jestem bardzo zżyta. Młoda Polska to jest moje dziecko, ponieważ od podstaw każdy element, każdy detal, wszystko było przemyślane. Ten gość, ten częsty gość z tamtej restauracji jest dzisiaj moim narzeczonym i współwłaścicielem, więc formuła przez żołądek do serca jak najbardziej jest tutaj sprawdzona. Młoda Polska, młoda, sfokusowana jest na dostarczanie przyjemności i to na różnych poziomach. Z mojej strony, wiadomo, kuchnia ma rozpieszczać i menu jest takie bardzo komfort foodowe, zakorzenione w rodzimej tradycji, no ale ja też bardzo dużo podróżuję i jestem otwarta na różne wpływy i jedyną granicą, jaką ja czuję, no to jest ta granica, którą nam wyznaczają pory roku. Przy tak krótkiej karcie ja wymieniam kilka pozycji, mniej więcej połowę zawsze, ale jest kilka pozycji, których nie wolno nam dotknąć. Na przykład barsz jest nie do ruszenia przez 365 dni w roku i nawet kiedyś próbowałam wprowadzić chłodnik, wiadomo, w sezonie letnim. No to ten pomysł został zbojkotowany. Barszczu nie ruszamy nigdy. Jest to nasz w ogóle top of the top. I moja duma, jak to się mówi, jak coś dziedziczysz z pokolenia na pokolenie. Takie dziedzictwo, dziedzictwo rodzinne, barsz czerwony. Tu w ogóle cała kuchnia wie, jaką atencję ja do tego przykładam. Dlatego właśnie menu jest krótkie, bo każda rzecz jest dopracowana. Struktura mięsa na tatar. Rodzaj śledzia, rodzaj matiasa. Ta krótka karta pozwala gotować codziennie ze świeżych rzeczy. Mnie na maksa kręcą podróże. Ja też jestem takim kulinarnym bibliofilem, cały czas kupuję książki i czytam książki, po pracy przeglądam nowe pozycje. To jest chyba jeszcze takie naleciałości z Politechniki Wrocławskiej, ale mam wrażenie, że nic nie daje takich wrażeń i takiej wiedzy i takich doświadczeń, jak częste podróże. Każdy wyjazd, każdy urlop, a nawet podróż taka dla mnie stażowa, służbowa, układana jest z moim narzeczonym pod kątem ciekawych restauracji. Czasami to jest jak bardzo ciężka praca, żeby przygotować się do takiego wyjazdu, bo nie patrzymy co zwiedzić, co zobaczyć, jaki widok, tylko patrzymy gdzie zjeść. I czasami mamy rozpisane to do tego stopnia, że na lunch idziemy na jakiegoś sztosa na street food, później idziemy na kultowe danie z fine diningu, kończymy w luźnym bistro i na drugi dzień zaczynamy od super kawy i w poszukiwaniu najlepszej kawy w danej miejscówce. Teraz akurat mieliśmy być w Kopenhadze,
ale z uwagi na to, że 3 restauracje nam odwołały ten krótki wyjazd, stwierdziliśmy, nie ma sensu, nie jedziemy, pojedziemy na wiosnę. Jak opanie ten covidowy kurz i restauracje, te, na którym nam na maksa zależało, wrócą do pracy. I co już macie i tak, na co masz najbardziej ochotę, jak patrzysz? Jak patrzysz, no, ten barszcz na pewno. Tak. Barszcz absolutnie musi. Generalnie wszystkie te przystawki wydają mi się ciekawe. Najmniej chciałbym mieć karpaczy z selera, ale już dlatego tyle dostaniesz, dlatego dostaniesz jej po prostu jak moja babcia i pod korek. A z dań głównych ten schab mnie kusi. Ja już w ogóle trochę o nim słyszałem wcześniej. O. Zawsze najmniejszą ochotę mam wbrew pozorom na stek. Jak jest w dobrej restauracji dobry stek, to jest dobry, jasne, bardzo dobry, ale jakby może nie być odkrywczy, prawda? Formuła podania schaba jest odkrywcza, z szafy do sezonowania to jest taki element, bo sezonujemy skwarki wieprzowe, smakują jak guanciale. Pierogi z dynią są ciekawe i nasi goście bardzo sobie chwalą. Ja wiem, że ty lubisz taki azjatycki tłuścik, więc tutaj gdzieś odnajdziesz te inspiracje. Na pewno bym chciała wam zaproponować przegląd talerzy. Zapraszam na schaba i pierogi. Dobra. I małe deserki jeszcze na koniec na pewno wjadą. Najczęściej pytają, tak naprawdę. Wszyscy mnie pytają, czy ja firmuję to miejsce swoim imieniem i nazwiskiem, czy pracuję. No, Młoda Polska jest moim głównym miejscem pracy. To jest mój drugi dom tak naprawdę. Mam to szczęście, że mój narzeczony, jak tylko jest we Wrocławiu, to zanim wróci do naszego domu, w którym śpimy, no to przyjeżdża tutaj i też zarządza tą restauracją razem ze mną. Więc tak, oczywiście, no, jestem szefem kuchni. Gotuję, pracuję, sprzątam swoje szufladki i lodówki po sekcji, po zmianie. Oczywiście mam dni wolne, chociaż zdarza mi się, że jak mój synek jest w przedszkolu, to ja przyjeżdżam tutaj z laptopem i pracuję tutaj, no bo to jest zupełnie inne spojrzenie z perspektywy gościa, czy jak siedzę sobie na sali i jestem więcej w stanie tutaj rzeczy, niuansów wyłapać, a tak jak wspominałam, bardzo nam zależy, żeby było tutaj od samego wejścia przytulnie, komfortowo, żeby serwis dorównywał barowi, żeby bar dorównywał kuchni. Może rzeczywiście mam trochę bardziej brudny fartuch i kitel, ale przez na wydawcę mnie często widać. To jest nasz kultowy wege barszcz. W zasadzie tak podawano barszcz w moim domu. Zawsze z pire ziemniaczanym albo z tłuczonymi ziemniakami. Do tego jest okrasa ze smażonej cebuli. No i cóż, zaraz wam pokażę, jak serwujemy w Młodej barszcz przy stoliku. Tu jeszcze jest smażona cebula do środka. Bardzo takie komfort foodowe, rozpieszczające danie. No i barszcz. Barszcz podajemy w mleczniku. Jeżeli chodzi o serwis przy naszych gościach, no to zalewamy gdzieś tak do połowy. Odstawiamy na bok i w miarę jak ten ziemniaczek ubywa, to goście sobie dolewają gorący barszcz. Jak oglądacie nas regularnie, to wiecie, że w ostatnich takich 2 miesiącach, jak zamawialiśmy gdzieś barszcz, to zawsze mieliśmy jakieś ale. Tak liczyłem, że tutaj już tego ale nie będzie. I to jest właśnie taki barszcz, jaki lubię najbardziej. Czyli jest ta delikatna słodycz, ale przede wszystkim jest kwaśny. Także jestem teraz szczęśliwy. Do tego jeszcze jest pire oraz cebulka, więc można sobie tak nakładać ze wszystkimi dodatkami naraz. Sam wywar jest doskonały, do tego proste dodatki, ale bardzo smaczne. Takiego barszczu właśnie szukałem i nie dziwię się tym wszystkim fanom Młodej Polski, którzy walczyli o przywrócenie barszczu do karty. Ostatnio ta nasza barszczowa pasta nie była zbyt dobra. Nie lubię, jak właśnie danie, które no z założenia jest daniem wytrawnym, ma w sobie za dużo słodyczy. Wiadomo, barszcz jest taki, że musi być trochę słodki, ale często jak mi coś nie smakuje w restauracji, to Maciek do mnie mówi, co, za słodkie dla ciebie. Tu aż taki ten barszcz nie jest słodki, dlatego mi bardzo, bardzo smakuje. Tak kocham ziemniaki, ja już w ogóle uwielbiam pire ziemniaczane, że no dla mnie to jest raj, a ta cebulka jest tak pyszna, że mogłabym jeszcze mieć osobną miseczkę z tą cebulą i jeść samą tą cebulę. To jest barszcz wegetariański, więc nadałby się na Wigilię. Spróbowałbym z chęcią tego barszczu, ale właśnie z łóżkami. Oj, to by wjechało. Rynek gastronomiczny we Wrocławiu czy też w Polsce, mam wrażenie, że odkąd ja wygrałam Masterchefa, bardzo dynamicznie się rozwijał, śledził trendy. Zaczęto mocno doceniać rzemiosło. I tu mówię zarówno o pieczywie, jak i lodach i innych rzemieślniczych wyrobach. No ale wiadomo, wszystko popsuł lockdown i tak naprawdę zmiany są zauważalne w gastronomii. Chociażby we Wrocławiu mieliśmy kilka naprawdę genialnych miejsc, które się zamknęły. No i w moim odczuciu jest to straszne. Życie nie lubi próżni, pojawiają się nowe miejsca,
ale brakuje mi tych miejsc, które się zamknęły, bo były rzeczywiście genialne. Zmienił się rynek też, jeżeli chodzi o kucharzy. Jest ich coraz mniej. Wielu moich kolegów i byłych pracowników przeszło do innych branż. To, co ja też widzę jako właścicielka i szefowa kuchni, to wariactwo z cenami. W ciągu tygodnia, słuchajcie, ceny potrafią pikować 20% do góry. Jest wyzwanie przed branżą, przed restauratorami, przed szefami kuchni, żeby sięgać po produkty, które jeszcze nie mają zwariowanych cen i serwować je w sposób, jaki nie podamy ich w domu. Więc teraz czasy wymagają ogromnej kreatywności, ogromnego zaangażowania. Teraz jest Matias. Matias zawsze jest w naszym menu. W tej chwili z gzikiem, z ziemniakiem pomana. Ja mówię na niego ziemniak milion dolców. Jest tutaj mnóstwo takich pojedynczych warstw sklejanych masłem. Później jest on zapiekany. No i jeszcze usmażony na świeżo. Do niego jest olej lniany. Akurat tutaj mamy świetny olej na zamówienie o krótkiej dajcie przydatności, ale bardzo podkręca smak Matiasa. Wykańczamy jeszcze dla chrupkości siemieniem lnianym, dwoma radzojami. No i zioła. I to jest taka bardzo prosta formuła, ale przedstawia tak naprawdę ideę naszej kuchni i ideę bistro w 100%. Kocham koperę, kocham świeże zioła i zawsze używam niemoralnej ilości koperku do moich dań. Najważniejszy w tym daniu jest oczywiście śledź, który jest super. Ej, słuchajcie, nigdy nie jadłem tak dobrego śledzia. Ma taką delikatną konsystencję. Często śledzie są twardsze przede wszystkim. To od tego chyba trzeba wyjść i są bardziej słone. Ten jest słony, ale w taki fajny sposób, nieprzesadzony. Mamy dużo koperku tutaj do tego. Ja akurat nie jestem takim fanem koperku, ale muszę przyznać, że to pasuje do siebie. Nie zjem pewnie całej tej kiści, ale spróbowałem kawałek i faktycznie ma to sens. Ziemniak tłusty, no bo jest dużo masła. Do tego gzik. Fajna przystawka na zimno. Dla samego tego śledzia warto jej spróbować. Pychota. Mimo, że lubię śledzie, to tak mówię, dość dużo tego. Maciek, dojesz po mnie, ale teraz już nie oddam mu tego dania, bo w ogóle jest naprawdę przepyszne. To jest wszystko, co ja lubię, bo jest śledź, ja lubię śledzie, aczkolwiek no, ten jest całkiem inny. To, co Maciek powiedział, ma taką właśnie delikatną konsystencję i gdyby zawsze śledzie tak były przyrządzane, na przykład na wigilijnym stole, to wydaje mi się, że dużo więcej osób by lubiło śledzie, bo śledzie to jest trochę takie danie, że albo się kocha, albo nienawidzi. Są wyznawcy śledzi i są tacy, którzy mówią, że śledzie są ble. To mi się wydaje, że dużo osób jedząc takiego śledzia by przeszło właśnie na tą jasną, śledziową stronę mocy. Doskonale pamiętam, jak przyszedł ten okres lockdownu. No ja jako dynamicznie myśląca szefowa kuchni, pierwsze co zrobiłam, to zrobiliśmy delikatesy. Zaproponowałam formułę dań, które nasi goście mogą sobie zamówić i po prostu odgrzać się w domu. Po trzech dniach, jak mieliśmy łączne paragony na 160 zł i 4 zamówienia, to stwierdziliśmy, no tak nie pociągniemy dłużej, to zaczyna się robić poważnie. No i Tomek przyszedł do domu i mówi, kurczę, co tu zrobić? Ja już też drapałam się po głowie, a może by tak zamknąć polski obiad w bułę? I mówię, weź, bułę polski obiad. No mówi, ale poczekaj, no jak ja jechałem na kolonie do Darłówka, to tam zawsze były takie super kotlety jajeczne z pieczarkami. Albo nie miałaś w bułce kotleta mielonego czy schabowego z listkiem sałaty, ty powymyślasz tam te swoje fajne sosiki i będzie dobrze. No ja tak mówiłam w sumie. W zasadzie mamy mocny team, mamy pustą kuchnię, można działać, możemy spróbować. No ale że wszystko staramy się robić rzetelnie, więc zaczęliśmy od podstaw. Znaleźliśmy piekarza, który wypiekł nam genialne rzemieślnicze pieczywo, które dawałoby radę w dowozach i utrzymało ten cały polski obiad. Oczywiście nie był to polski obiad, ale robiliśmy buły ze schabowym, z super sosami, z mielonymi, z kimchi, zaglazurowane, z fajnymi dodatkami. No i pamiętam, jak zamówiłam na pierwszy dzień z takim rozmachem 200 buł, no to ten piekarz mówi, Batka, życzę ci, żeby 20 ci dzisiaj poszło. A ja po dwóch godzinach, pamiętam o 12 ruszyliśmy po dwóch godzinach i mówię, stary, 300 potrzebuję za dwie godziny, po prostu wyjedli nas. Nasza wegańska przystawka, czyli seler pieczony w cieście solnym, później opalany, wykończony pesto truflowo-słonecznikowym. Ono tutaj pełni funkcję, która zdecydowanie doprawia to danie. Ma też bardzo ciekawą strukturę. No nie jest zielone jak klasyczne
pesto, ale nasza kuchnia jest autorska, więc również przełamujemy klasyczne wyobrażenie o daniach i o składnikach. A do tego bardzo delikatne listki szpinaku, tylko we włoskim dressingu na bazie świeżo wyciskanej cytryny. No i żeby jeszcze była inna odsłona słonecznika, no to chrupiący, lekko podprażony słonecznik na górę. Przyznam się wam, że odkąd usłyszałem o carpaccio z selera, no tak troszkę kąciki ust, wiecie, do góry, że takie to śmieszne troszkę. Po tym jak zobaczyłem to danie, no oczywiście ładnie to wygląda, ale też wygląda jak takie wyobrażenie mięsożercy o kuchni dla wegan, wiecie, dużo zielonego, dużo warzyw, ale smakuje to naprawdę zaskakująco dobrze. To danie robi przede wszystkim to pesto, które jest intensywne, czuć tę truflę dość wyraźnie. Sam seler nie smakuje seleru. Zawsze nie lubiłem, jak w jakiejś zupie był seler na przykład, nie? Dodawało się często. Tutaj smakuje to naprawdę dobrze samo w sobie, a już z dodatkami, z tym pesto i ze szpinakiem, który jest skrupiony cytryną. No naprawdę świetna przystawka. Mi się podoba w tym daniu to, że mamy tu właśnie to, co mówiła Beata na temat tego, jak teraz szefowie kuchni muszą korzystać właśnie z takich bardziej przystępnych cenowo składników, ale potrafić fajnie je tak oryginalnie ograć, żeby właśnie trzeba być w tym kreatywnym, no bo mamy z jednej strony ser i szpinak, ale gdybyśmy zamknęli oczy, to tak naprawdę w ogóle mało kto by się może zorientował, że oto na pewno jest seler i szpinak. Mieliśmy takie poczucie, ej, trafione, po prostu udało się. Komunikację przenieśliśmy na sociale. W Młodej jest istotny serwis, który jest nośnikiem pomiędzy tym, co robimy na kuchni, a naszymi gośćmi. A tutaj serwisu zabrakło, więc przerzuciliśmy się na Instagram, na Facebook. Kulisy pokazywaliśmy, jak to wszystko składamy i jaką mamy super siłę i energię do pracy i coraz to nowe formuły. No bo formuły się wytracały. Czyli po tak 5-6 tygodniach były passé. Trzeba było zaproponować coś nowego. Weszliśmy w kurczaki. Na zylion sposobów robione. Po kurczakach był kebab inspirowany Berlinem. A na końcu odświeżyliśmy street foodowy wrocławski klasyk, czyli wrocławską Knyszę 2.0. Która również była bęk i rozwaliła pozytywnie system. Daliśmy radę, wydźwięk był bardzo pozytywny. Ja miałam takie poczucie, że muszę zachować zespół, muszę dać pracę ludziom, więc nasi kelnerzy dowozili, zajmowali się właśnie liczeniem tych wszystkich zamówień. Pracowaliśmy tak, jakby nic się nie działo. Tylko że z pięknego bistro zrobiliśmy porządny street food. Tatar wołowy, teraz jest wersja z dują, fiklowanym czosnkiem, chili, no i sianem spora. Tatar warto sobie wymieszać i z pieczywem albo z fryteczkami można zjeść. No i tuk wołowy, czyli długo gotowana kość tukowa. Mamy go od początku Młodej Polski, wiadomo, z małą przerwą. Kość jest wolno gotowana, później grillowana, wykończona szarpaną wołowiną. Dla przełamania cebula czerwona w occie, kapary i nawka pietruszki. Najlepiej smakuje ze zmrożoną oleistą substancją i grzaneczką pieczywa na zakwasie. Tuk wołowy, czyli szpik kostny, rzecz pewnie dla wielu kontrowersyjna. To nie jest pierwszy raz na kanale, jak jakiś szpik kostny gości. Pojawia się rzadko, bo też rzadko jest w menu restauracji. Bardzo dobre, bardzo, bardzo pyszne wręcz. Trzeba przede wszystkim mocno zanurzyć łyżeczkę, tak żeby spróbować wołowinę szarpaną wraz z tym szpikiem i dodatkami, bo szpik dodaje głębi generalnie. Ta wołowina jest dość wyrazista, dość intensywna, a szpik przez to, że jest tłusty, to ten smak bardzo ładnie nam się rozchodzi. Pojawia się taki mleczny posmak troszkę. Pietrucha, cebula i kapary troszkę przełamują ten mocno mięsny, dość tłusty smak. Tutaj kolejna odsłona tatara. Majonez z ndui dość mocno buduje to danie. Być może troszkę ginie przez to mięso, no ale jednak ten majonez ma tutaj grać taką pierwszoplanową rolę. Też jest piklowany czosnek, który w niektórych kęsach się pojawia. No i do tego mamy świetny chleb. Naprawdę fantastyczna robota, ale też dostaliśmy frytki. To są te frytki, które jedliśmy tutaj ostatnio. Trzykrotnie smażone, grubaśne i dwa sosy. Jeden to jest taki czosnkowo-serowy, serowy aioli oraz majonez szczypiorkowy, koperkowy. Te frytki same w sobie są genialne, a z tymi sosami wjeżdżają jak złoto. Te frytki to jedyna taka pozostałość po tym street foodowym menu. Ale jakże pyszna. A do tych pięknych przystawek popijałem sobie koktajl, który nazywa się Sierściuk 2.0. I jest to koktajl dość taki słodko-kwaśny, bym powiedział. Czuć jabłko bardzo wyraźnie, jest na bazie wódki. No i taką nowością różniącą tę wersję od poprzedniej jest dodatek palonego masła, przez to cały koktajl jest taki bardziej pełny,
taki bardziej kremowy. Jak skończył się lockdown, zaczęliśmy się odmrażać. No i przychodzili goście, siadali, nawet nie patrzyli im na menu i mówili: poproszę knyszę z sezonowaną wołowiną, albo poproszę knyszę ze schabowym. A serwis mówi: nie, no wróciliśmy do waszego rdzennego DNA, do korzeni, mamy teraz takie menu. To bywały sytuacje, że goście wstawali i odchodzili. Nawet się nie zastanawiam z biznesowego punktu widzenia, czy trzeba było zostawić tutaj ten street food. Moda polska jest stworzona z potrzeby serca. I to jest taki bardzo romantyczny biznes i ja wierzę w to, że jak ktoś jest wierny swoim ideałom i robi je porządnie, no to goście wrócą. Tutaj mam jeszcze koktajl. Koktajl nazywa się Oktoberfest 2.0 i faktycznie na pierwszy rzut oka wygląda jak piwo. Jest to koktajl na bazie destylatu robionego z piwa Russian Imperial Stout. Mamy piankę z piwa koźlak, mamy cold brew, mamy wiśniową kaskarę. Bardzo fajny, bardziej taki, może nie orzeźwiający, bo wciąż to jest wytrawny drink, ale na pewno lżejszy od tego pierwszego koktajlu. No i fajnie wygląda. No, jak ja to zobaczyłem, to myślałem: a co to, piwko? Ja piwka nie zamawiałem. Słynny schabowy bywa, że wychodzi poza talerz. Serwujemy go z ziołami, z anchois, z sosem winno-maślanym, bardzo chrupiącej panierce. Do tego kremowe pire ziemniaczane. No i takie kolejne comfort foodowe wykończenie, skwarki sezonowane z wieprzowiny. To jest schab, a teraz pierogi. Jak zawsze sekretem jest ciasto, do tego sos na bazie kafiru, chili, imbiru, osobno jest kiszone chili habanero i wykończamy. Oliwa szczypiorkowa, szczypiorek jak zwykle znak rozpoznawczy, czyli koperek i sałatka z ziół, tu mamy kolendrę, bazylię tajską i jeszcze jest pangratato dla ciekawej struktury, żeby coś nam chrupnęło. Wykorzystujemy, przerabiamy je z pieczywa, które mamy na serwis, gdzieś tam będąc i żyjąc w idei zero waste'owej. A to tutaj? A to dodatki. Można zawsze sobie do schaba dobrać jeszcze ogórki z gospodarstwa od państwa Schneiderów albo mizerię. Mizerię serwujemy z miętą, z takim miętowym chimichurri oraz creme fraiche. Ja także jestem osobą, która od takich wymyślnych pierogów to trzyma się troszkę z dala. Może nie tyle z dala, co mniej chętnie je zamawiam niż takie na przykład pierogi ruskie czy pierogi z jagodami. Pierogi z dynią to też nie jest rzecz, o której marzę dniami i nocami, a są rewelacyjne, słuchajcie. Samo ciasto jest delikatne. No, bliskie temu, co moja babcia robiła. W środku mamy farsz z dyni Hokkaido i czerwonej soczewicy. I ten farsz nie jest pierwszoplanową postacią w tym daniu, bo rządzi przede wszystkim sos. Sos z dużą ilością liści kafiru. I ten sos buduje tutaj to danie, zdecydowanie. Do tego był też taki sosik z kiszonych habanero. I czuć ten sos dość mocno, zarówno to kiszenie, taki kwaśny posmak, jak i tę ostrość, bo o kilku kęsach dochodzi do nas, że to danie jest dość pikantne. I to są pierogi. Fantastyczne. Bez dwóch zdań, ale no kultowy jest tutaj schab i ten schab jest ogromny przede wszystkim. On jest w takiej panierce, która bardziej przypomina azjatyckie panko moim zdaniem. Jest taka bardziej chrupiąca, zwłaszcza te elementy, które nie są oblane sosem. Jest to taki maślany sos z dodatkiem octu z białego wina. Bardzo, bardzo maślany, jest go też dużo. Świetnie pasuje do tego schabowego. Do tego mam dużo szczypiorku, mamy dużo koperku oraz anchois. Kontrowersyjny dodatek dla niektórych. Moim zdaniem mocno podbija umami, dodaje troszkę słonego posmaku. Oczywiście nie ma dużo tego anchois, to jest taka wisienka na torcie, którą można sobie po kawałeczku do kawałka kotleta dobierać i wtedy ten smak całości jest jeszcze podbijany. W zestawie z kotletem jest jeszcze pire ziemniaczane, tutaj ze skwarkami sezonowanymi. No pire smakuje podobnie jak w barszczu, tylko że jest inaczej zwieńczone, bardziej tłusto, słono i chrupiąco. Tutaj mamy mizerię. Mizeria jest fantastyczna. Najbardziej mi chyba z dodatków wszystkich smakuje. A tutaj ogóreczki. Jedno i drugie danie bardzo udane. Te pierogi, tak jak Maciej mówił, są przepyszne, ale no tutaj właśnie króluje ten sos. Właśnie jest ten azjatycki sznyt. Takiego połączenia z pierogami się nie spodziewałam. Jeżeli chodzi o schabowego, to wzięłam kawałek. Powiem wam, że jestem już tak najedzona. To jest właśnie minus kręcenia takich reportażowych filmów. Chociaż dobra, to jest minus kręcenia każdego filmu na naszym kanale, że trzeba dużo zjeść i niestety już właśnie teraz jest taki moment, że przy daniach głównych, które są pyszne, jestem już tak najedzona, że ciężko to dojeść, ale jak tu będziecie, no to na pewno jakaś przystawka musi wjechać, główne danie musi wjechać, no i co musi jeszcze wjechać? Oczywiście deserek i chyba to przed nami. Tutaj oprócz kokraili są też oczywiście wina, mają tutaj naprawdę świetną selekcję win, takich bardziej wyszukanych.
mniej sztampowych. Dużo z polskich winnic, ale nie tylko. Tutaj w ręku akurat trzymam pomarańczowe wino z Moraw, które nam zostało zaproponowane przede wszystkim do tych pierogów. I faktycznie to wino jest zupełnie czymś innym niż na co dzień się spotykamy w restauracjach, a przy tym faktycznie świetnie pasuje do tych pierogów. COVID nauczył mnie jednego, osadzić się w trybie tu i teraz. Ja już nie wybiegam aż tak mocno z planami na przyszłość. Przyznam się, że Młoda Polska jest moim takim oczkiem w głowie i mam wrażenie, że dzięki zaangażowaniu i dzięki pracy i dzięki mojej obecności tutaj to miejsce wygląda też tak, jak powinno wyglądać. Oczywiście są propozycje, ale ja jeszcze czekam, aż ten covidowy kurz opadnie i zacznę się rozglądać za rozszerzeniem pól działania. Ja w ogóle pamiętam, jak zaczynałam pracować w kuchni, to miałam wrażenie, że największym takim wynagrodzeniem dla szefa kuchni jest wiadomo gwiazdka Michelin. Mam takie poczucie, że moje marzenie się spełnia teraz, bo taką moją wiadomo gwiazdką to są te codzienne full house'y, to są zadowoleni goście. Ja mam otwartą kuchnię i widzę, co się dzieje na sali. Widzę, że nasi goście przeżywają ważne chwile w tym miejscu. Są tu oświadczyny, są tu zaręczyny, są tu grube biznesy. Mnie cieszy wypełniona restauracja po brzegi i czasami taka sytuacja, że w dniu wolnym nie ma dla mnie miejsca przy barze. Czas na nasze desery. Brownie z solomaldą, do tego lody rzemieślnicze, chałubowe z pistacjami. Bardzo często spoza menu mamy właśnie to truflowe tiramisu. Bardzo mocno nasączony kawał ristretto. Kremowy płyn dla tego kucharku, no bo nie jest niczym ustabilizowany, usztywniony. Mały ha się zatapiać i świeża trufla jako taki ciekawy akcent. Mamy desery, dwa różne. Jeden już jedliśmy tutaj, brownie. Obok fryty jedyna rzecz, która się powtórzyła. Oczywiście no, są inne dodatki do tego brownie teraz, ale samo brownie jest dalej tak samo bardzo, bardzo czekoladowe, z takim troszkę wręcz lejącym się środkiem, może nie bardzo lejącym, ale takim półpłynnym. Oprócz tego mamy tiramisu z truflami, dość mocno nasiąknięty kawą i alkoholem. Ja wolę jednak, jak w tiramisu jest więcej tego kremu. Moim zdaniem on jest najlepszy w tiramisu. Tutaj postawiono na więcej tego nasiąkniętego biszkoptu. Bardzo wyrazisty smak. No i mamy trufle z góry. Troszkę je czuć, ale to nie jest tak, że to nagle ten deser smakuje tylko i wyłącznie truflą. A tutaj mamy ostatni koktajl. To nie jest espresso martini, na bazie dwóch różnych wódek. Jest oczywiście kawa oraz troszkę takiego malinowego posmaku. Bardzo smaczne, idealnie myślę pasuje właśnie pod deser. Chyba tutaj poproszę o nowy zestaw pytań, bo nigdy bym nie zmieniła mojej decyzji. Oczywiście postawiłam wszystko na jedną kartę, ale jestem najbardziej szczęśliwą i spełnioną kobietą pod słońcem. Spędziliśmy w Młodej Polsce kilka wspaniałych godzin. Beatę Śniechowską można podziwiać za mnóstwo pozytywnej energii, za chęć do pracy, za chęć rozwijania się. Bardzo to było inspirujące. Jej narzeczony Tomek jej zresztą w tym wtóruje. No i też mówiąc o Młodej Polsce, nie można zapominać o świetnej załodze, świetnych ludziach, którzy tutaj pracują. Również im bardzo chcielibyśmy podziękować za poświęcony czas. Jedzenie ponownie okazało się znakomite, tak jak było to półtora roku temu. Gdybym miał wskazać, na co bym tutaj teraz najchętniej wrócił, to chyba na ten barszcz, chyba na tego śledzia i chyba na schabowego. Chociaż te pierogi były fantastyczne, no i ten tuk wołowy, rzecz może troszkę kontrowersyjna, ale muszę przyznać, że też mi bardzo smakował. Pełno fantastycznych smaków i wspaniale byłoby to kiedyś powtórzyć. A jakie ceny są w Młodej Polsce? Słynny barszcz czerwony kosztuje 23 zł, śledź 32 zł, tatar 42 zł, carpaccio z selera 25 zł, tuk wołowy 32 zł, pierogi z dynią 44 zł, schabowy 49 zł, brownie 25 zł, ogórki kiszone od Schneiderów 15 zł, mizeria z creme fraiche i miętą 15 zł, trzykrotnie smażone frytki 15 zł, sierściuch 2.0 30 zł, to nie jest zwykłe espresso martini 33 zł i Oktoberfest 2.0 35 zł. Dajcie znać w komentarzach, czy byliście kiedyś w Młodej Polsce, a jeśli tak, to piszcie, co jedliście i jak wam smakowało. Przekażcie nam też, o jakich innych restauracjach, w których już byliśmy kiedyś i oceniliśmy jedzenie, chcielibyście obejrzeć podobne filmy, podobne reportaże z wypowiedziami szefów kuchni i właścicieli. A tymczasem ja się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.